Warszawie wyglądało trochę lepiej. Natomiast przede wszystkim musi postarać się Legia o tę jakość piłkarską. No już widzimy początek, wysokie podejście tutaj zespołu norweskiego. Borut długo z piłką. W stronę Kapustki. Musimy być, myślę, Tomku, mam na myśli nas wszystkich oglądających to spotkanie, cierpliwi. Czekać spokojnie na to, jak będzie grała Legia, bo tutaj scenariusz, w którym ten mecz będzie brzydki, nieciekawy nawet do oglądania, ale skończy się bezbramkowym remisem, nikomu by nie zaszkodził i nikogo by jakoś specjalnie nie przejął. Ale może coś ciekawego będzie się rodziło. No i teraz piłka w pole karne, pierwsza szansa z Legią, gol! Gol, fantastyczne otwarcie! Druga minuta! Do środki trafia Lukinias i najpiękniejszy z możliwych scenariuszy zaczyna się spełniać. Są kibice Legii jednak. No i mamy bramkę. Fantastycznie zaczyna się ta rywalizacja z Bodø/Glimt. Piłka do prawej strony. Tam widzieliśmy zagranie Kacpra Skibickiego. I to jest zagranie, które zamienia się w asystę. Patrzmy jeszcze raz, tu Mladenowicz. Tu nie przyjęcie piłki, ale to podanie przeszywające. Tu już mogła być już bramka. I podkreślmy dwie rzeczy, Tomku. Był w tej linii zagrania Skibickiego i Emreli, i Lukinias. To wszystko było wypracowane. Także jak nie trafił środkowy napastnik, to zamknął akcję Lukinias. I Legia prowadzi, ależ to się fantastycznie zaczyna. Tak, tylko to, co przypomniałeś na początku. Tu już nie ma bramek właśnie, że na wyjeździe liczy się podwójnie. Tutaj... A może da się sfaulować, będzie rzut karny. Zobaczmy, Lukinias na razie rozdzielił Bodø/Glimt od Legii Warszawa. 41 minuta, stały fragment gry. Mamy rzut rożny i okazję do tego, sześciu zawodników w polu karnym. Zobaczmy, Mladenowicz i Emreli, gol! A więc w 41 minucie Legia podwyższa prowadzenie. Czesław Michniewicz i tu jeszcze i są kibice jednak, tak, dotarli. Tak, już przy pierwszej bramce ich widzieliśmy. Emreli trafia po raz pierwszy w barwach Legii Warszawa. Zobaczmy, w oficjalnym co było spotkaniu. Tutaj. Ale Stukik z zawodnika norweskiego przy tym wybiciu. Czy nawet, czy legionista to może sięgnął i zmienił kierunek lotu piłki. I to było kluczowe, ale też tutaj właśnie od napastnika wymaga, żeby szukał tej piłki odbitej. Nie mamy VAR-u, nie będzie żadnych weryfikacji, żadnego sprawdzania. Wchodzi Konradsen za Bjorkana, ale to jest mniej ważna informacja, najważniejsza. Zabiera się Legia do tej kontry, Emreli dostaje piłkę. Emreli, szansa na 1-3, Emreli! Gol! 61 minuta! Nowa gwiazda Legii Warszawa rodzi się na naszych oczach. Machir Emreli jest 1-3. Ale znowu po trykocie pograli. Prawa strona jest dzisiaj dla Legii, no, zbawieniem, przynosząca korzyści. Zobaczmy jeszcze raz. Skibicki, druga asysta w tym meczu. Ależ kłopoty miał Moe z opanowaniem piłki. Perfekcyjnie wykorzystał to 24-letni reprezentant Azerbejdżanu. Kliniczna robota, doskonałe wykończenie akcji. Tak, troszeczkę tam szczęśliwie, bo widzieliśmy obrońca tutaj. Bodø delikatnie utrącił, ale to... Zobaczymy, kto pojawi się na boisku. Berg, krótkie rozegranie, tutaj jest Moe. 12,5 minuty do końca czasu podstawowego. Patrzę, gdzie jest ta piłka, spadnie mu za plecy Skibicki. Konradsen, zagranie na dalszy słupek, groźny Pernambuco! I to jest premierowe trafienie w barwach Bodø/Glimt dla Brazylijczyka. Nogą mu nie wychodziło, ale głową zmieścił piłkę w bramce. 2-3, 78 minuta. Ale tutaj chyba dwa wahadła Legii zawiodły. Jeden to Skibicki, który dopuścił się do dośrodkowania. Tak. A drugi to właśnie Mladenowicz. Nie zamknął Mladenowicz. To jest... A więc ta sama para, która no, zrobiła problemy przy trafieniu na 1-2, teraz przy bramce na 2-3, też jest odwróciło gdzieś... Odwróciło się, tak.